Jezus daje nam dzisiaj wskazówkę, prawo tak naprawdę, odnoszące się do życia duchowego. Mówi: Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jest to życie, które przeżywamy tutaj, życie, które w pewnym momencie zmienia swoją postać. Wiemy, że na Ziemi jesteśmy tylko przez chwilę. Jest to życie prawdziwe. Nie chodzi tu o życie biologiczne. To, które jest w nas i nigdy się nie skończy i będzie trwało wiecznie. I o dbanie właśnie o to życie zachęca nas Jezus. Stawia sprawę tak na ostrzu morza. To znaczy, popatrzmy na to z perspektywy Pana Boga, który jest w wieczności, który trwa w wieczności. I który wie jednocześnie, że ten moment życia naszego tutaj na Ziemi to, to, to chwila. Nasze wybory, nasze decyzje mają swoje konsekwencje, i w zależności od tego, co bardziej umiłujemy, czy to życie wieczne, niekończące się, to na które rzeczywiście mamy w sobie, ale którego pełni dopiero oczekujemy, czy na to życie jesteśmy zwróceni bardziej, czy na to życie, które przemija, jest kruche. Związane z, z biologią, z materializmem. Dzisiejszy patron, święty Wojciech, pokazuje nam, jak, jak bardzo można ukochać życie wieczne, stając się świadkiem wiary. Prośmy o taką wiarę też dla nas. Nie bójmy się też takiej radykalnej postawy, umiłowania prawdziwego życia, życia wiecznego, którego, które może obdarzyć tylko Bóg.